Ponad 100 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków nawałnic, które przetoczyły się nad naszym regionem. Większość naszych interwencji dotyczyła usuwania połamanych drzew oraz konarów leżących na chodnikach, jezdniach i posesjach. W 30 przypadkach pompowaliśmy wodę z zalanych budynków. Silne podmuchy wiatru uszkodziły pokrycia dachowe na 4 budynkach. W Rzeszowie cały czas trwa usuwanie skutków nawałnicy, która po południu przetoczyła się nad miastem. W tej chwili jednostki Państwowej Straży Pożarnej z terenu miasta nie wracają praktycznie do garaży na terenie miasta. Także działają jednostki ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu rzeszowskiego. Młodszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.